Dzisiaj niedziela jest. Widzicie, witam wszystkich. Dzisiaj wywiozłem 3 sztuki na 4 km. 3 sztuki, ile minęło pół godziny. I 2 są. O, patrzcie. Dzisiaj je znaczyłem tak ala 2. Ala 2 paski, czyli że drugi lot, nie? Tamte było brzydko tak, a tutaj są 2 paski. Starałem się robić jeden tamtoroczny, jeden dwulatek. Wróciły ich w puszczę teraz. A trzeciego jeszcze nie ma. Zobaczcie. Wróciły. Miałem nagrywać, jak ich puszczam, ale jeździłem przy okazji coś załatwiać i dlatego słuchajcie, nie nagrałem, bo na szybko. Zupełnie inny kierunek. Zupełnie inny kierunek. Także te moje bociany wcale nie są takie głupie. Z 7 na pierwszy raz wróciło 2. Z 4 kilometrów na 3 sztuki wróciły 2 i to dosłownie pół godziny, więc nie są takie głupie. Nie zdążyłem 2 napędzić, dopiero co weszły. Jest i 3. Też tamtoroczny. Także coś tam w głowie mają, jakby może tamtą 7 wywiózł na 4. Też by więcej wróciło. No, ale stało się. Dobra. Ale są poznaczone, więc jak będą się lenić, to polecą dalej. Witam. Wczoraj była niedziela, nagrywałem wam trochę z tego powracania. A dzisiaj jest taka ciekawostka. Jeden z tych bocianów w sobotę puszczonych, dzisiaj jest poniedziałek, został złapany. Dlaczego został złapany? No tak, został złapany w okolicach Radzymina. To od miejsca wypuszczenia miał do Radzymina 25 km. Trochę przestrzelił, poszedł bokiem, nie trafił do mnie. Tu patrzę te bociany. Czy coś doleciało? No, ja nie widziałem, żeby doleciało, więc albo doleciało, jakby wypuszczone gołębie, ale ten, jeśli jakby w momencie zamknięcia, to nic nie doleciało, nic nie się działo na wolierze. Dobra, poganiamy trochę. Dzisiaj oczywiście jest gorąco. Teraz sprawdzę, czy wodę mają. Średnio, ale trochę mają. Dobra, wyganiam. Nie było nagrywanie ganiania, bo kolega przyjechał. Nie lubię nagrywać, a zaraz posypię im jeść lepiej. Nagrywałem, bo kolega przyszedł. Nie lubię tak. W każdym razie, no taka refleksja. Dzieli się na początku, wróciły też. Dosłownie 20 minut z prawie 4 km, lenie 3, także wcale nie takie głupie te moje bociany są. Dobrze czasem tak sprawdzić, co one tam w głowie mają. No, wszystkie teraz siedzą na wolierze, trzeba by było wstać, ale jestem po pracy, tak średnio mi się chce wstawać, a muszę ich popilnować. Muszę ich popilnować, bo wiecie co, bo kot. No, także pojedzą z 15 minut i napędzam. Dzisiaj głodne były, bo ale to dobrze, trochę głodu im nie zaszkodzi, trochę schudną, stracą wagę. Zapomniałem im nasypać wczoraj pełną miarkę. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. To lotowanie to nawet wciągające jest. Tylko że mi to, ja nie mam czasu, nie chcę mi się tego łapać po prostu. Jak pomyślę, żebym miał wszystkie złapać, to jest. Nie mam tyle klatek, może jakby jakaś przyczepka, może jakby to tak zrobił, żeby od razu z budy do klatki wchodziły, to by je wszystkie przelotował. By się same przebrały. Zobaczcie, no to jest tak, lenie, wracają 2 z 7, 3 z 4, a w domu nie chcą chodzić.
A mi bardziej zależy, żeby jednak w domu chodziły. Ze ściny to będą wychodzić wszystkie, ale... Ale jednak, żeby w domu chodziły. A co z tego, że on wróci jak strzech, jak mnie zaraz denerwuje i trzeba będzie go wywieźć dalej. No, ten jeden dzisiaj, co wrócił wczoraj z tych 4 kilometrów, też mnie denerwował, że aż prawie chciałem wiatrówkę do niego wyciągnąć. I co? Trzeba by było go złapać i walnąć go na 7. I co? Do momentu aż nie wróci. Albo po prostu poczekać jeszcze z miesiąc, półtorej, żeby ten... Może się wypierzy i będzie na jesień chodził, no. Zobaczymy. Chyba im na razie odpuszczę to wynoszenie. A dopiero na jesieni, jak się już tak wypierzą, będzie chłodniej i co nie będzie chciało latać, to się wtedy będzie wynosić. Brat przyjechał i gania. Jeszcze sporo mu nie chodzi. To musiałem ja otworzyć swoje. Mała garstka. Tak ściny nie będzie i tak, bo to pewnie na las oczywiście. Na pola. Jest jakiś ciemny. Kręcą mnie. A i znowu jest parę. Zobaczcie. 3, 5, 6. No jeden to młody, ale 5 to starych samców. O, tamte nawet fajnie. Ale te kurna robotę pieprzą. Za przeproszeniem. Brata część nie najgorzej. Ale tam dużo jest do rozegnania albo do wywalenia. A tam część nieźle. A moje? Moje oczywiście część też nieźle, ale te samce, zobacz. To jest, co to jest? Stara samica siwa. Te to kurna klepią. O, o klep, 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 klep. O, klep, klep, klep. I to człowieka denerwuje tylko. O. Tak zgarnął całe to w kubkę, w rączkę, to wszystkie poszły w świat. A zobaczcie, no tamtych by mi starczyło, fajnie kręcą. Nie za dużo. A ty by trzeba było oddelegować w świat. Nie wiem, może by spróbował je obsadzić i napędzić. Dobra, spróbuję może. Nie, no jeszcze dam im trochę szansy chyba. No nie wejdą, a tamte spadną. A teraz właściwie tylko z bratem ganiamy, bo on zawsze o tej samej porze przyjeżdża właściwie to. A tu jeszcze górą 5 jego. Dobra, złączyły się. Może jeszcze im dam szansę, jak będzie chłodniej, to może będą lepiej chodzić.
Ale ładnie nawet na obrotach chodzą, zważywszy na ciepło i pogodę, znaczy porę roku to. Dobra, zobaczymy jak siądą. A tak ciężko wywalać, bo teraz jak w kupce są, to nie jest ich najwięcej tak wcale. Nie było źle. Dobra, dzisiaj wstawię wieczorem to, co dzisiaj nagrałem. Jeszcze tu chodzi parę. 5 czy 6. Się składa. Tutaj bociany przelatują, klepią. Może coś usiądzie. Tak zwane na nogę, ale nogą mnie, a coś widzą. Lawinderka mi się rozparzyła, sparzyła się z bocianem. O, jest jastrząb, dość spory. Coś zobaczył. Krąży w kółko. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Jakby się coś wydarzyło, to oczywiście nagram. Także miłego tygodnia. Lekkiej pracy, a najlepiej mało, albo jeszcze lepiej wcale. I do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich.